Dobra, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przeszkadzają nam budowlańcy, którzy robią dach. Ale ich nie widać, nieważne. W każdym razie, jesteśmy w trakcie nagrywania odcinka do Karola, związanego też z jajkami, a mój odcinek też związany jest z jajkami. Jesteśmy w 5 osób i będziemy ustawiać się w kółku i będziemy rzucać do siebie jajkiem. W pierwszej rundzie myślę, że porobimy sobie tak, że po prostu rzucamy do siebie, żeby po prostu do prawej strony, a później już rzucamy na przykład tak, że ja patrzę na Martę i rzucam na przykład do Marty nagle, nie? Rzucamy do siebie jajkiem. Kto nie złapie jajka lub na przykład stłuce się jak łapiesz czy coś, generalnie musisz spróbować złapać jajko, czyli na przykład ja rzucam do Kuby i Kuba łapie, tak? Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że na przykład ja rzucam tam. Rzucamy do siebie, nie oszukujemy, rzucamy elegancko, nie próbujemy tutaj, żeby kolega stracił, ponieważ ta osoba, która nie złapie jajka lub rozbije się łapiąc, po prostu robi challenge. Zaczynamy od, stopniowo pójdziemy od najsłabszego challenge'u do największego challenge'u. A osoba, która, że tak powiem, do końca nie zbije żadnego jajka, bo będą 4 jajka, a 5 osób, czyli będzie finał 1 na 1. Osoba, która nie zbije żadnego jajka i będzie dobrze rzucała, dobrze łapała, po prostu dostanie jakąś nagrodę pieniężną. Jeszcze nie wiem jaką, zobaczę jak się gra będzie ustawiała i jakie będziecie mieli miny. Marta jest nieszczęśliwa z dzisiejszego odcinka. Ja nie chcę brać udziału w tym odcinku. Ale ja już wierzę, że już trudno, ale nikogo też nie chce brać udziału w tym odcinku, tylko oni są udziałbrani. Tak w sumie to tylko on chce. Generalnie na końcu jest challenge, który dobrze wszyscy znacie. Skok na bungee. Oczywiście Marta i Mikołaj są wielkimi fanami skoku na bungee. On by chętnie skoczył, ten gość już skakał z spadochronem, więc niemu to nie robi różnicy. A ja już też skakałem, więc będę obstrany, ale na pewno skoczę, nie? Oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich szalonych materiałów, to subskrybujcie kanał. Tutaj macie guzik, żeby być na bieżąco. Musi być szary, a my lecimy, lecimy. No to co, Kuba, trzymaj jajko. Dzięki, byku. One-handed, bo jestem easy. Trzymaj, Marta. Na razie takie trzy kółeczka, takie na chillku. Trzy kółeczka na chillku, do siebie po prostu. A jeszcze jest jedna zasada, o którą będę mówił oczywiście teraz. Zasada jest taka, że powiesz, właśnie, możemy łapać w dwie ręce, żeby było też prościej, jak będzie z daleka leciało jajko. A druga zasada jest taka, że co jakiś czas ja będę mówił, że idziemy dwa kroki do tyłu czy trzy, po to, żeby było trudniej, tak? Ostatnia szybka rundka. Oj, sorki, tutaj już Marty próbowałem troszeczkę ten. Dobra, to co? To może cofniemy się o dwa kroki? Nie, tylko nie to! Może Jojo cofnij sobie tą kamerę, bo na razie jest za łatwo, więc co? Wydaje mi się, że już przestaniemy lecieć w kółko, co? Ja rzucę na Marty. Niestety, Mikołaj, niestety! Ale to było jajo na twarz, nie? Jajo na twarz dostałem, tak? To od Marty widzisz? Podziękuj swojej wybrance. Ale patrz, na Martę. Ej, czy w takim razie mikser skacze na bungee? Nie, nie, to jest pierwszy challenge jest najsłabszy. W finale 1 na 1 jest odskok na bungee. No, a pierwszy challenge Mikołaj niestety jest taki, że muszę rozbić się jako na głowie. Jest o mi przykro. Boże. Jak, tylko nie moje. Jak na przykład, nie wiem, drzać ciuchów, to możesz jeszcze rozebrać czy coś. Ale w sumie to mogę się zabić. To nieważne. Ale jaja. Można powiedzieć, że najgorsi odpadli, w tym momencie zaczyna się zabawa, tak? Witam serdecznie zawodników. O, ja mam troszkę śliskie ręce, mam gorzej. Dobra, chodźmy może troszkę bliżej. Bądźcie czujni, nie? Ale, no nie rozwaliło się, ale fajnie, uratowałeś jajko, będzie jajecznica. Jajko po prostu albo nie złapiesz, albo się rozwali, ale wiedziałam, jest tutaj trawa. Do mnie, wiedziałam, że odrzucisz do mnie. Co teraz, muszę skakać do basenu? No jednak uznałem, że basen jest trudniejszy niż łyżka na bomby, bo basen to skok i wychodzisz. To łyżka na bomby? Nie, basen. Dobra, lecę się przebrać. O nie, Marta, przepraszam. Marta będzie skakała do basenu, ale my możemy grać dalej, panowie. Teraz gramy o łyżkę na bomby. Łyżkę? Łyżkę na bomby. Dużą łyżkę? Nie, no nie dużo. Taka, wiesz, łyżeczka. Jakbyś jadł jogurt, ale wiesz, nie dwie krople, tylko łyżka. O kurczę, tak? Tak. O ty, draniu. Dlaczego, Kuba, dlaczego? O nie, jestem teraz z Krzychem, o bungee? No ja chciałem wam dać jakieś pieniążki, nie chcę skakać na bungee, ale... Nie chcę skakać na bungee, ale też chciałbym wam dać pieniądze, czyli teoretycznie musiałbym skakać na bungee. Ej, ale my jesteśmy... Ale jestem łamagą, jak to w ogóle... Skacz na bungee, wiesz, bo ja nie chcę. Ej, ja tak... tak to nie działa. Ja w ogóle tak sobie myślałem, żebym tak skończył, że będziemy sobie tak rzucać z 10 metrów, a chłopie tutaj na 2 metry nie wierzę. Dobra, to co, przygotujesz mi zaraz jakąś łyżeczkę, może tak, dokończ tak, na razie? Challenge, przygotujemy, zaraz przyjdzie Marta i potem po prostu dogramy tak. Jeszcze zjedzenie na bomby w domu. Chciałbym was poprosić serdecznie, zapraszam was do finału. Co czujesz? Jest mi przykro, nie chciałem być w finale, naprawdę nie chciałem być ale w finale. Ale nie, jest dobrze. Ale jest nie dobrze. Chciałem być w finale. Ale chłopie, nikt z nas nie zasłużył, jak my nie potrafimy tego złapać 2 metry, jak to jest od nas. Proszę państwa, czy Krzychu pokaże swoją dominację? Hop. Co raz, dwa, co trzy wymiany, cofamy się o dwa kroki. Dobra, no. To był kiedy moja ten. Dobra.
będę wiedział. Cenne jajeczko, co? O! Agresywnie! Agresywnie! Czuję, czuję to takie, jak łapię, jak tak... Ja bym kogiel mogęś tam robić w środku! Baseballista! No i oczywiście rzucamy tylko tak, nie? Ej, oni grają o skok na punch! To jest serio przerąbane! Dobra, Marta, niestety, ale skaczesz do basenu, który ma około 15 stopni! Ja nie wiem czemu, trochę mnie to cieszy. Ej, ja tu jeszcze jest ta piana! To jest jeszcze ta piana! Chodź od razu. Dobra, ej, leć do mieszkania. Ty leć do domu. Kuba se zjeł łyczkę na mamy później, a my rzucamy skrzykiet. Ej, dla mnie to jest niesamowite, serio. Wygracie o to, dobra. Skakał z bać. To jest przerąbane. Jezu, Krzychu. Ła. Jezus. O nie! Ja jestem dobry w łapaniu. Jestem dobrym łapaczem. Jezu, ale jest skupiony. Ja jestem taki skupiony, że po prostu ja widzę, łapię. Ja bym wiedział, taki... że ten skok jest przerąbany, tak między Bogiem a prawdą. To jest przerąbany skok na parcie. To jest przerąbany, to się tak wydaje, że to jest easy, ale w sumie jak sobie o tym pomyślisz dłużej, to jest przerąbane. Krzychu? Oj, trąba! Trąba! Ale gratulacje dla Krzycha. Nie no, musimy się postawić test. Trzeba wiesz. Trzeba też wiesz, trzeba złapać, bo ja wiadomo... Znaczy ja bym rzucił bardzo źle, to byśmy po prostu zrobili powtórkę, ja bym, nie wiem, dorzucił tutaj, dobie, no bo wiadomo, że nie dobiegnie. Dobrze. Bo jest finał, ale... Ale szanuję Krzychu, dobra, ale musimy się cofnąć z tej Krzychu. Skok z bungee oczywiście dogrywamy w inny dzień, dlatego że skok z bungee dzisiaj nie zdążymy, nie ma szans po prostu, żebyśmy dzisiaj zdążyli, więc dogramy go w inny dzień, bo dzisiaj jest bardzo dużo nagrywek. Dobra, Krzychu! Ja... Jezu, nie! Krzychu, ale jako że dotarłeś do finału i ja byłem w tym finale, a nie chciałem być w tym finale, to nie chcę, żebyś był tylko nieszczęśliwy z powodu skoku na bungee, więc dostaniesz ode mnie jakiś bonus. Na ocieplenie wizerunku swojej osoby, bo jest ci we mnie przykro. Masz, Krzychu, banknot 200 złotowy. O, dziękuję. Tyle chciałem dać, myślałem, że może więcej, ale ostatecznie byłem w finale, więc musiałem dać je sobie. No. Także Krzychu wygrał dwa razy. Skacze na bungee i no, jeszcze skok jeszcze do tego. Ale ty skakałeś? Nie. Ale skakał ze spadochronem. U mnie na odcinku. Tyle, że to było git, bo skakałem z kimś, a nawet jednak skaczę sam. Ja zawsze... Jak jesteś tam u góry, to jest takie. Patrz tak i mówisz nie. Ja bym zamknął się i polecę. A ja, tak? ja zawsze myślałem, że to jest takie, Boże, czemu, to jest sama frajda, czemu oni tak się stresują? Ale prawda jest taka, że jak się zaczyna o tym myśleć, rzeczywiście już jesteś tam na górze, to jest całkowicie inne sytuacja. Ja też miałem to samo, jak pierwszy raz skakałem, że myślałem sobie, aha, dobra, przecież tylko skoczę, ale jesteś na górze, widzisz wszystko takie małe, stoisz na tych 80 metrach, bo jest 80 metrów chyba w Krakowie. No. I stoisz i tak sobie myślisz, że to chyba nie był dobry pomysł. Ale nie wiesz, ale masz takie przeczucie, że kurde, co jak się rozwali? Widzisz? Ale to zawsze tak jest. To było, że ty stałeś dalej i było, wiesz, ten metr dalej zrobił różnicę. Zrobił różnicę, no. W każdym razie, zaraz Kuba leci jeść łyżeczkę do bomby. O nie, zapomniałem o tym. No zapomniał, myślę, że się upiecze. A z Krzychem widzimy się już na bungee. Bungee będzie w innym dniu, tak jak mówiłem, bo dzisiaj nie mamy czasu. Jutro albo pojutrze nagrałem bungee, także... Trzymaj się, kolega, trzymaj. Kuba, jak wiesz, przegrałeś. Nie lubisz ostrego, no przykro mi. Ale cała łyżka dla bomby jest do ciebie, niestety. Dobra, Kuba, challenge. Cała łyżka dla bomby. Nie musisz oczywiście pobiegać, bo ja wiem, że ci przepalisz żołądek, bo ty jesteś delikatny chłopak. Masz delikatną tam, wiesz. Susiaka. Delikatnego to... masz susiaka, dokładnie. Susiaka delikatnego. Suśka. Wiesz, że to w ogóle na mnie nie zrobi wrażenia? Ej, a co ty masz za bluzę? Już widzę, że pieniądze z fejmu wydajesz, tak? Z wyświetleń. Jezu, jak dostaniesz weryfikację, to ponad. No masz. No, powiem tak, no musisz przemienić przez buzię, nie musisz połykać, wiadomo, tak? Ale no... Szczerze? Cała łyżka to cała łyżka. Easy. Tak? Easy. Ale no musisz chwilę potrzymać, musisz potrzymać chwilę. Ja mogę spokojnie... Ja musisz... Co? Co? Ja próbował. Dobra, Kuba, 10 sekund. 10 sekund. 3, dawaj. 4. Ty, nie, czekaj. Ustawię minutę niestety. No. Musisz włożyć, wtedy ja odliczam. Dobra, wypuj to. A nie będzie połykał. Wypuj to. Dobra, dawaj! O Boże. O Boże. Lecę.
to strasznie piecze. O, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że się potarłem tym ręcznikiem. Będziemy musieli go wynieść stąd. Jak na łyżkę, to jest spoko. O Jezu. Ale nie pognałeś chyba, nie? Nie. Dobra, moi kochani, widzimy się już na bungee. Widzimy się na bungee już z Krzychem. Także, siemanko. Krzychu! Jesteśmy na bungee. Nie jesteśmy w Krakowie, ponieważ w Krakowie było zamknięte. Jesteśmy we Wrocławiu na bungee, ponieważ nigdzie nie było otwarte, naprawdę. Dzwoniłem wszędzie. Zakopane, Kraków, co? Jeszcze się dowiedziałem, że jest jakieś w Kielcach, ale tam w ogóle nie mogłem tego znaleźć. I jeszcze były jakieś dwie miejscowości, ale tam w ogóle nie mogłem też tego znaleźć. Więc uznałem, że jedziemy do Wrocławia, bo jest autostrada i zajmie nam to tyle samo drogi, co jakbym jechał na jakiejś zadupie. Więc jesteśmy właśnie tutaj i Krzychu będzie skakał. Postawiłeś sobie całą drogę, Krzychu, więc teraz czas na jakieś... Czas się rozbudzić, nie? Czas na jakąś adrenalinkę. Rozbudzisz się, wracasz i już będziesz gotowy do działania. Musimy do Krakowa, dzisiaj brzydka pogoda, tak samo jak i u nas, tak samo jak i tutaj. Dobra, no to co, Krzychu? To co, zmierzamy do skoku, nie? Nie ma na co czekać, tak się wyrażę, no. Nie ma na co czekać, dobra. Krzychu, jeszcze jedna sprawa. Jakie masz wrażenia przed tym? Jak się czujesz? Może inaczej. Mając już doświadczenie ze skakaniem ze spadochronu. Skakanie ze spadochronu. Zawsze mówię skok ze spadochronu, a potem sobie uświadamiam, że w sumie skaczę z samolotu, a nie ze spadochronu. No, w każdym razie, jakoś, kurde, powiem tak szczerze, no jest wysoko, ale może nie cykam się aż tak bardzo, nie? Bo jakieś tam doświadczenie już ale jest sobie nie inaczej, nie? Bo tam chłopcie jak ktoś wypchnął i lecieli z nim, on cię tam trzymał, a tutaj lecisz sam. Mam mniejsze obawy niż przed ze spadochronem, także no, może będzie git. Może będzie git. Dobra, poczekamy, tu już idzie do góry. Proszę bardzo. Ja jedzie ktoś do góry, ktoś będzie skakał. A my co? A my poczekamy na naszą kolej. Jest taka anegdotka, że skok bez spadochronu można wykonać tylko raz w życiu. No, to ani może też wtedy. Na skok na bungee bez liny też można tylko raz, nie? To może akurat też ten raz. Może akurat teraz próbują, może teraz testują. Jeszcze nigdy nie skakali bez liny i to jest ich pierwszy raz. Dobra, no to co, Krzychu? Poczekajmy na nich, aż się tutaj ogarną, bo widzę, że raczej nie skoczymy przez najbliższą minutę. No i będziemy skakać. No i wracamy do domu, moi kochani, to jest challenge. Czasami challenge takiego poświęcenia wymaga, że trzeba ruszyć do innego miasta, bo w twoim mieście na przykład jest nieczynne bungee. Najlepsze jest to, że spóźniłem się o parę dni po prostu. I nie sprawdziłem wcześniej. Uznałem, że nie, no na pewno jest czynne, bo w ogóle jak nagrywaliśmy ten odcinek, to było 15 stopni słońca. Mówię, jak może nie być czynne, jak jest 15 stopni słońce? Patrzę na internecie, nieczynne. Dzwonię do chłopów, nieczynne. No to trudno. Przyjechaliśmy tutaj. Krzychu, musisz oświadczyć, że chcesz skoczyć. Jestem pełnosprawny. Tak, musisz właśnie to oświadczyć, no. Need for Speed Kraków, widzicie? Wrócił o 3:30 jazd nocnych, tak, Krzychu? Tak. Chcesz jakiś mandat? Nie, tym razem grzecznie. Nawet nie miałem styczności z policją na drugi. A, bez strachu, co? No raczej bez, kurczę. Drugą nogę skakałeś już, czy pierwszy skok to będzie? Pierwszy. Okej. To strasznik pewnie jest. No właśnie nie. I nie wiem, czy to dobrze, czy nie. No zobaczymy na górze. No, też mi się tak wydawało, że jest git. Jak pojechałem na górę, to już nie było tak git. A ile to jest metrów, tak się spytam, bo w Krakowie jest 90. Tu jest 70. 70, no to nie aż tak dużo tak, mniej. Tak. No, Krzychu, jakbyś skakał z wysokiego bloku z dachu? Nie mam doświadczenia w takich skokach. Nie skakałeś nigdy z dachu? Kurde, szkoda. Ja zawsze chciałem skoczyć z paralotni na przykład, nie wiem, z jakiegoś dachu. I żeby sobie wylądować gdzieś na polu po prostu, tylko prawdopodobnie by mi się to nie udało. No dobrze, pierwszy dzień pracy dzisiaj to jestem. Powinno to spoko, okay. to Ale nie. Czekaj, zobaczę. Jedali. Jedzie ktoś z nami do góry, czy Nie. Ja zostanę tu z kamerą. Jakbym miał operatora, to bym ja pojechał po prostu do góry. Albo nie, operator pojechał do góry, nie ja. Bo ja chcę widzieć tutaj z dołu, jak Krzychu leci. Ale że nie mam operatora, no to nie nagrywam od góry. Nara, Krzychu! Nara! Cześć! Dobra, już nie jest tak fajnie, jak myślałem. Dobra, oddalimy się troszkę z Mariolką, bo trzeba by zobaczyć ten skok tak z dalsza. Bo z bliższa tak troszkę słabo. Krzychu! Co? Pamiętaj, co musisz powiedzieć! No nie wiem, czy dam radę, bo jest trochę wysoko! Oczywiście Krzychu musi powiedzieć, subskrybujcie kanał Tromba, także tutaj macie guzik do subskrypcji. Weź sobie głęboki wdech, ja odliczam od trzech i na bungee przechylasz się i lecisz, okej? Okay? Od razu, bez zastanawiania się. 3, 2, 1, bungee! Ej, ze spadochronem było łatwiej! Znaczy tak przyjemniej! Ej, ale szybko skoczyłeś bardzo! No bo musiałem! Jak Krzychu do góry nogami. Wow. Nie mogłem nic mówić przez chyba pierwsze kilka sekund, jak leciałem. Po prostu to było takie... Jak tam, jak wrażenie? Jest adrenalinka, jest. Jak skoczyłem, to od razu oczy zamknąłem, bo masakra. Dopiero gdzieś tak otworzyłem przed samym, wiesz, tym... Takim, no jak mnie złapało. Jak w każdym spadochronem, to masz te okulary, nie? Tak. A tu ich nie masz, bo... Ale to też nie o to chodzi, tylko po prostu bałem się tego, bałem się widzieć, jak się zbliżam do tej ziemi.
i wiesz, bez niczego po prostu. No, dopóki cię lina nie szarpnie, to masz taką świadomość, że lecisz na dół. A później jeszcze wiesz, jak mi odbiło i zacząłem się jakby obracać nogami do góry. To też tak śmiesznie. Dostaniesz od nas jeszcze certyfikat na pamiątkę. Chłopie! O ile certyfikatów zgarnę, już mam ze spalochronę, teraz mam tutaj. Co jeszcze mnie czeka? Krzychu, na moich odcinkach testuję różne rzeczy po prostu. Challenge robi, wyzwania życiowe. Ale mi serduszko bije. No to co, Krzychu? Jesteś okej? Tak. Nie było tak źle, nie było ale tak źle. Ale nie wiem, czy zrobiłbym to drugi. Jest tak jak gościu mówił, że jakby jedynym minusem skoku ze spadochronu jest to, że może ci się to spodoba. No i tak jak on to tak powiedział, to ja bym zaskoczył drugi raz. No właśnie. Ze spadochronem. A tutaj to nie wiem, czy bym skoczył. To jest nieprzyjemne, co? Gratulacje. Dzięki. No, Krzychu, nie, jesteś kozakiem, Krzychu, nie? Dobra, Krzychu, no to co? Doszliśmy do końca tego odcinka. Krzychu niestety nie zapał jajka i musiał skoczyć z bungee, ale ja się cieszę. Właśnie, Krzychu, jeszcze ci dałem nagrodę pocieszenia, przypomniałem się teraz. No, tak. Już ją wydajesz na mandaty? Jeszcze nie. W każdym razie, mordeczki, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, w którym coś decyduje o tym, czy robisz challenge, no to oczywiście dajcie znać łapami w górę. A my się będziemy żegnać. Subskrybujcie kanał, wbijacie do Krzycha na Instagrama. No i tyle. Serduszko ci bije? No. No. A my wracamy do Krakowa, bo mamy 3 godziny drogi. Także trzymajcie się i pozdro.